Dobra, mam już kolegę. Mam już kolegę, dodałem go, znaczy on mnie dodał na Steamie. No i jak coś, wiadomo, nie zawsze Kacper gra, czy ktoś z naszego klanu. Ale to wtedy on może grać i zawsze chciałem mieć właśnie kilku znajomych, niekoniecznie tutaj z okręgu. Tylko po prostu większe prawdopodobieństwo, że akurat ktoś gra. A w kilkoro gra się bezpieczniej, tak? Dobra, lecimy do Pawlowo Military. To jest baza, gdzie no nie znajdzie się jakiegoś super lootu. No ale zawsze coś, może kogoś spotkamy. Zobaczymy. Land. Green Mountain. A, okej, tu trader, okej. So... Okay. We don't need to fight. No, it's okay. Yeah, okej. We go Greenland, okay? Yeah, so you can go to the trader. We go our way. Okay. Let's... See you. Spotkaliśmy gości, oni idą do... Yes, but he was in this group, with him, his friend, I think. So okay. It's okay. Oh, that was unexpected. Indeed. Just a bomb, hello. Yeah, I was afraid a little bit. But you handled it with care. Good job. Yeah. We only need to be careful now. Yes, because they can be not friendly. Yes, but sadly I tell them where we are going. That was a mistake. Yeah, true that. Yes, and now they can. Okay, so we will camp there. Then we need to be careful and watch up. Yes. Jesteśmy w Pawlowo Military, ale problem jest taki, że powiedziałem tym gościom, gdzie my idziemy. No tak, żeby być szczerym, no i to był błąd trochę, bo. Może by straszyli się tego, że mam Gilisuta na sobie, że nie daliby sobie rady. No ale teraz mogą tutaj przyjść i kampić i na ich warunkach stoczyć tą walkę. Więc musimy być, tak jak powiedział mój kolega, szybcy. You want to have a bag? There's a big bag here. Oh, big. My bag. In the second room. Yes, but I think that I will stay with Gilly. Yeah, camo. Yeah, I don't need any loot now. Hey man. Hey. I think I saw a player. Okay. On north, out of here. Okay, of here. I'm ready. But I'm not sure. Hey.
Okay, let's go then. Okay, we can go. So to the trader now? What? Yeah, and I think at the trader I will go. That was only my imagination, I think. Okay. Dobra, wracam do tradera. Wydawało mi się, że widziałem gracza. Jeszcze jestem ciekaw na nagraniu, bo to się chyba nagrało. Na nagraniu sprawdzę po prostu w postprodukcji, czy rzeczywiście tam ktoś biegł, bo będę w stanie to zobaczyć kilkukrotnie, przewijając nagranie. No, ale jeśli tak, no to albo zwiał, albo się schował. Posiadanie gili na sobie ma pewne plusy, bo ludzie też się boją, jeśli to nie jest jakiś gracz wygirowany. Tak jak tych dwóch, wydaje mi się, że zobaczyli po prostu mnie no, z takim z lepszym wyglądem. No i się trochę wystraszyli, że pewnie zginą, a szli do tradera, więc chociaż i tak odważni, bo że w ogóle się zbliżyli do mnie i podeszli. Naprawdę sytuacja była napięta, w każdej chwili ktoś mógł oddać strzał. Takie sytuacje właśnie zawsze są napięte. I byliśmy na środku pola, też żadnej osłony, za której można by rozmawiać ze sobą. To jest zawsze siedzenie na bombie. Nie było mądre z naszej strony tak biec środkiem pola od tamtego lasu do tego. No ale bazujemy na tym, że jest mało ludzi na serwerze i że pewnie nikogo nie spotkamy, ale jak widać po drodze spotkaliśmy. Napięta była sytuacja. Dobra, zbliża się koniec naszej przygody. Trader. So we are safe again. Yes. And what did you just say? We go to the trader and then you leave, or? Yes. I go to. I will leave about 5 minutes, and I must go. Okay. Yeah. I also go, need to go out of the game. Life. Yes. Yes. Me too. Yes. So thank you for this adventure. Yeah, you do. And we will see in the future. Thank you for being friendly. Yeah. That was nice with this two guys. Yes, that was quite fucked up. Yes. But we survived.